Państwa bardzo serdecznie. 4 grudnia bieżącego roku w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż, oddział rejonowy w Ciechanowie, w ramach corocznej imprezy pod tytułem Koncert z Gwiazdą. W tym szczególnym dniu władze PCK w Ciechanowie chciały podziękować dawcom krwi za ich wielkie serce, a także niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Imprezę rozpoczęło wystąpienie dyrektor PCK Bożeny Podleńskiej, która przywitała zebranych na sali gości. Chwilę później wykład na temat zagadnienia krwi wygłosiła doktor nauk humanistycznych Bożena Ostrowska. W trakcie wykładu tuż obok sceny pojawiły się fotografie przedstawiające 60-letnią działalność PCK i ludzi z nim związanych. Po pierwszej części wydarzenia nadszedł czas na wręczanie odznaczeń w różnych kategoriach, między innymi wyróżnienie Kryształowe Serce, odznaka Honorowy Dawca Krwi, zasłużony dla zdrowia narodu, medale okolicznościowe 60-lecia honorowego krwiodawstwa. Mieliśmy również okazję porozmawiać z rekordzistą w oddawaniu krwi na naszym terenie. Taka przygoda to była od 1976 roku, od września. I oddałem pierwszy raz krew, kiedyś było po 250 i od tej pory zacząłem oddawać i tak oddaję już, także to uzbierało się. No. Co pana skłoniło, żeby pierwszy raz oddać tą krew? W ogóle nic, dobre chęci, dobra chęć, a później to miałem satysfakcję, że komuś ratuje życie i tak już zacząłem oddawać i oddaję nadal. No teraz przestałem, znaczy oddawać, bo już za dużo już jest. Czym dla pana jest to dzisiejsze wyróżnienie? Satysfakcją, zadowolony jestem. No. Wiesz, zostałem wyróżniony, a jeszcze przede wszystkim nie myślałem, że jestem rekordzistą. No, no. Zaproszenie, oczywiście przyjechałem, no, ale ta pani dyrektor mówił, jest pan, mówi, rekordzistą dzisiaj, mówi, bo 75 litrów pan oddał krwi. No i byłem taki trochę oszołomiony. Po wszystkich odznaczeniach nadszedł czas na koncert z gwiazdą. W tym roku swoją obecnością zaszczyciła krwiodawców Danuta Błażejczyk, sławna piosenkarka. Swoim głosem wprawiła wszystkich zgromadzonych gości na sali w dobre humory. Jako Telewizja Ciechanów przyłączamy się do wszelkich życzeń pomyślności, zarazem życząc wytrwałości w dalszym niesieniu bezinteresownej pomocy. Wszystkiego dobrego! Dla TVC Wioleta Piątkowska.